Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W naszej serii o Cycles czas na zajęcie się materiałami takimi jak background. Przejdźmy może zatem do rzeczy. Przygotuję prostą scenę, na której ustawię plane'a, a na tym plane'ie ustawię sobie kostkę. I teraz sprawdźmy, co może być fajne, gdy ustawię sobie materiał taki jak background. Oczywiście przełączę się jeszcze wcześniej do widoku z Cycles. Tu będziemy mieli podgląd renderowanego okna. Mamy ten nasz klocek i do tego klocka teraz dodam materiał o nazwie background. Proszę bardzo, klocek zrobił się czarny, mimo tego, że kolor dla background wybrany jest biały. Pierwsze zaskoczenie, ale to powinno być dość oczywiste. Ten materiał, który nazywa się background, jest ignorowany w przypadku, kiedy użyję go jako zwykłego materiału na obiektach. Ten materiał ten jest przeznaczony tylko i wyłącznie do robienia materiału związanego z tłem. A więc w tym momencie z klocka ten materiał usunę i w edytorze nodów zmienię sobie kontekst z materiałów na materiały dla worlda, czyli dla naszego świata. W tym momencie nie mam tutaj żadnego materiału, dlatego że nie wybrałem jeszcze opcji Use Nodes. Tak samo w zakładce World tutaj widzę, że jest guzik Use Nodes niewciśnięty i mogę sobie ustawić tylko siłę efektu Ambient Occlusion, nic więcej. W związku z tym, jeżeli kliknę Use Nodes, pojawiają mi się nody i ten mój materiał mogę teraz przygotować sobie. Widać, że jest szary i równocześnie w tle również jest szary, a więc w tym kontekście ten materiał działa. Gdy był na kostce, nie działał. A więc teraz tak, zmieniając siłę tego koloru, możemy sterować wpływem światła, czy też wpływem jasności tła na obiekt. Jeżeli ustawię 0, to w tym momencie jedyne światło, które mam na scenie, pochodzi od lampy, którą tutaj wstawiłem. Ta lampa to jest taki duży plane, który stoi sobie z boku. A więc nie mam żadnego światła rozproszonego i co za tym idzie, Ambient Occlusion również nie będzie miał tutaj większego znaczenia. Natomiast jeżeli troszeczkę ten kolor rozjaśnię i ustawię go potem jeszcze tak, żeby jego siła była większa, to w tym momencie mam od razu wpływ tła na mój obiekt i jeżeli ten kolor będzie jakiś, to będzie również zabarwiał całą moją scenę swoim takim specyficznym rodzajem poświaty. No i teraz to jest w zasadzie większość rzeczy, które można powiedzieć o tym materiale. To znaczy, że mogę ustawić kolor, mogę ustawić siłę tego koloru i materiał ten będzie oświetlał moją scenę bezkierunkowo rozproszonym światłem. Natomiast do tego materiału, i chciałbym tutaj pójść troszkę dalej, do tego materiału możemy dodać jeszcze tekstury. I te tekstury dodajemy tak samo, jak wszystkie pozostałe tekstury w Cycles, a więc dodajemy noda, który jest odpowiedzialny za tekstury. O tych teksturach jeszcze nie mówiliśmy, one są w większości podobne do tego, co mamy omówione już w samym Blenderze. Teraz gdybym chciał dodać dowolną teksturę do nieba, na przykład, no nie wiem, niech to będzie tekstura typu Voronoi, to w tym momencie łączę kolor tej tekstury z kolorem nieba, no i dostaję jakieś takie dziwne coś. Widać, że przy przekręcaniu widoku kolor nieba się zmienia. Jest to związane z tym, że ten materiał rzeczywiście jest rysowany przez teksturę taką jak Voronoi, ale każdy punkt z tej tekstury, który teraz widzę, jest wyświetlany na całości nieba. W związku z tym widzę tylko takie migotanie, a nie widzę samego rysunku. Aby zobaczyć, czy też próbować zobaczyć sam rysunek tekstury, muszę spojrzeć przez kamerę i to aktualną, aktywną kamerę na scenie. W związku z tym, jeżeli zrobię to tutaj, to nie ma oczywiście żadnego znaczenia. Jeżeli zrobię to w tym oknie, to dopiero wtedy widzę moją teksturę. Teraz mogę tę teksturę skonfigurować, nadając jej odpowiednią skalę na przykład. Jeżeli będę przekręcał kamerę, to będę mógł tę teksturę obserwować. Natomiast jeżeli teraz spróbuję przekręcić widok, to natychmiast wyskakuję z tego widoku kamery i zostaje mi tylko to migotanie, o którym mówiłem. A więc muszę być w widoku kamery, a jednocześnie móc ją przekręcać po scenie, rozglądając się za pomocą kamery. Można to próbować robić naciskając Shift F i kręcąc kamerą, tak jak widać to działa. Mogę również wcisnąć guzik N i włączyć taką rzadko używaną opcję, która nazywa się Lock Camera to View. Ta opcja znajduje się w panelu View w narzędziach. Jeżeli sobie rozwinę ten panel i zaznaczę Lock Camera to View, to w tym momencie moja kamera, którą teraz tutaj mam, przez którą patrzę, zostanie zablokowana względem położenia tego okna, tak jakbym ją przyspawał do rogów tutaj i ona w tym momencie nie drgnie. Jeżeli przekręcę widok w oknie, kamera pozostanie w tym samym miejscu. No więc jeżeli wcisnę ten checkbox, widzę, że ramka kamery stała się czerwona, na znak, że została ona przypięta. I teraz mogę przekręcać scenę zupełnie normalnie, a kamera cały czas jest w tym samym położeniu względem okna. Powoduje to, że kamera po scenie przepsuwa się czy też przemieszcza zgodnie z tym, jak ją tutaj ustawię. Całkiem fajna opcja. Mogę także spojrzeć przez kamerę w widoku 3D normalnym. Jeżeli teraz będę w jednym widoku przekręcał, to w drugim zobaczę dokładnie to samo.
No więc teraz możemy obserwować nasze tło, patrząc przez naszą kamerę. No i warto byłoby teraz dowiedzieć się, w jaki sposób można z tym tłem coś ciekawego zrobić. Wiemy już, że jeżeli patrzę przez kamerę, to widzę teksturę, która mi to niebo rysuje. Mogę tą teksturę sobie w dowolny sposób konfigurować, sterując jej ustawieniami. Jeżeli dodam tutaj inną teksturę, na przykład image, w tym momencie mogę wczytać obrazek, który będzie zawierał chmury czy jakieś inne fajne rzeczy. No więc zróbmy to. W Blenderze wczytam sobie teksturę. Ta tekstura będzie pochodziła z zestawu moich tekstur z niebem, na przykład tu mam takie ładne niebo. Jeżeli ją wczytam i podłączę, to w tym momencie powinienem zobaczyć niebo. No i jak widać, niezbyt ciekawie to wyszło, ponieważ jeżeli teraz obracam wszystko, to widzę, że niestety, ale ta tekstura taka ładna generuje mi tylko ciemno-niebieski kolor. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest kolor uśredniony tej tekstury, czy po prostu kolor jednego piksela, na który teraz wskazują koordynaty. Tak czy inaczej, nie widzę swojej tekstury, chociaż bardzo bym chciał. No i aby taką teksturę zobaczyć, należałoby spowodować, że ona się zacznie w tym obszarze układać jakoś, a tego na razie nie określiłem. W związku z tym potrzebuję jeszcze takich danych, jak na przykład Texture Coordinate, aby określić, jak ta tekstura jest mapowana. No i mogę wziąć na przykład Generated, i dostaję od razu jakiś tam widok mojej tekstury. Oczywiście zupełnie bez sensu, bo jest to widok rzucony tak jakkolwiek bądź na płasko i on się mapuje, proszę zobaczyć, w takiej projekcji podobnej troszeczkę do Cube'a. Tutaj widać krawędź, ta tekstura się jakoś tam zakrzywia, zagina, więc z tego co widzę, to tutaj nie ma Cube'a, ale mamy projekcję taką walcową jakby. No, powiedzmy sobie, że walcową. Także to co jest w Zenicie, teraz popatrzmy sobie na Zenit. To jest po prostu fragment tekstury, która gdzieś tam się rozpoczyna, tutaj jest jej róg i jest potem rozciągnięta na całą 1/4 nieba. Ciągnie się aż tutaj, maksymalne rozciągnięcie ma na poziomie równika, a potem gdzieś tam w najniższym punkcie znowuż się styka z sobą samą zawiniętą. No więc takie jest mapowanie wynikające z tego wektora, czy też z przestrzeni współrzędnych o nazwie generated. Możemy wziąć sobie reflection tutaj, jeżeli chcemy, dostaniemy zupełnie inne mapowanie. Możemy wziąć sobie normal i też dostaniemy coś jeszcze innego. Możemy wziąć nawet kamera. W tym momencie będziemy widzieli płasko w kamerze. Rzucono naszą teksturę, w dodatku z przesunięciem o 1/4. Ona w przypadku, gdy mam współrzędne generated, to dodatkowo jeszcze zawija się dookoła samej siebie. Możemy wziąć także object, wtedy kamera jest jakby punktem odniesienia. No i w tym momencie nic ciekawego tutaj nie dostajemy, bo w każdym przypadku gdzieś widać krawędzie tego naszego obrazka. Aby porządnie zmapować teksturę i uzyskać dzięki temu przy okazji jeszcze efektowne oświetlenie typu HDR, potrzeba zastosować zupełnie inną teksturę. Tekstura image jest fajna, ale ona nie wystarcza, więc wywalam ją i dodaję teksturę, która nazywa się Environment Texture. Jest to tekstura środowiskowa. Ta tekstura również ma możliwość wczytania jakiegoś pliku, mogę wybrać ten, który miałem poprzednio. I teraz jeżeli połączę tę teksturę ze swoją kamerą, dostaję jakąś tam inną projekcję. I teraz ta projekcja nazywa się equirectangular, czyli powiedzmy sobie equiprostokątna jest. Jest to pewien sposób mapowania tekstury na obiekt i możemy w razie potrzeby zmienić ten sposób. Już teraz widać, że tekstura mapuje się na takiej przestrzeni, która jest jakby walcem owiniętym dookoła naszej sceny. Patrzę teraz na nasze kostki z boku i widzę, że w momencie, gdy patrzę na horyzont, tekstura na horyzoncie mapuje się w bardzo ładny sposób. W Zenicie ta tekstura zaczyna się sama ze sobą stykać, więc jest to takie mapowanie, tak jakbym nawinął ją na kulę, czy też na jakiś walec właśnie, bardziej na kulę. Proszę zobaczyć, że tutaj jest jakby cała ta tekstura rozciągnięta na nieboskłonie, styka się ze sobą gdzieś w jakimś miejscu, tworząc szef, czy też szczycie i w punktach na dole i na samej górze sceny. No więc tego typu mapowanie już jest dużo lepsze, ponieważ korzystając z tego, że kamera zwykle patrzy w poziomie, mogę widzieć horyzont maksymalnie, czy też minimalnie zdeformowany. Maksymalnie natomiast widoczny i przejrzysty. Całkiem ładnie wygląda ten zachód słońca. Mogę także zmienić mapowanie tej tekstury na współrzędne Mirror Ball. No i wtedy dostaję po prostu inny rozkład. Teraz mam sytuację taką, że jakby w poziomie odbite jest wszystko z tej tekstury, ale cała tekstura jest zwinięta w jednym punkcie za naszymi plecami. Tak naprawdę powinien patrzeć w tę stronę. I teraz widzę eleganckie niebo, które jakoś tam się w dużym zakresie kątów ładnie rozwija. Mogę także używać tekstur, które są typowymi teksturami HDR, a więc zamiast wczytywać JPEG-a do tej teksturki Environment, do naszego Background, mogę czytać teksturę, która została zrobiona właśnie w stylu HDR. Mam tutaj takie tekstury. Możemy wziąć na przykład teksturkę o tę. Tutaj jest jakiś gość na plaży. Jak się przekonamy za chwilkę z dziewczyną. I tą teksturę możemy sobie obejrzeć, jak ona wygląda.
Jeżeli będę odpowiednio tą teksturą manipulował, kręcąc tutaj, to zobaczę, że będzie gdzieś tam jakiś człowiek, który stoi ze statywem, za aparatem, a obok niego najwyraźniej jakaś niewiasta. Dodatkowo za nim widać jeszcze jakiegoś ducha na czerwono, być może powstał on z powodu jakiegoś błędu i mamy także coś w rodzaju odbicia statywu, na którym prawdopodobnie stało coś jeszcze, być może sama kamera. No więc tego typu zjawisko mogę sobie obserwować, ale proszę zobaczyć, że jeżeli odpowiednio ustawię swoją kamerę we właściwym kierunku, to mam elegancki widok nieba, być może troszkę rozmyty ze względu na niską rozdzielczość tej tekstury, ale jest to moja tekstura HDR, która będzie wpływała na oświetlenie mojej sceny, czyli mojego cube'a, którego tutaj mam. Niestety nie zawsze mogę ustawić kamerę we właściwą stronę, w związku z tym należałoby opanować sposób zmiany współrzędnych tego tła, tak aby to właśnie tło się obracało w taki sposób, jak mi to pasuje. Załóżmy, że chciałbym mieć tę kostkę ustawioną w taki sposób jak tutaj, a dodatkowo chciałbym, żeby ta kostka znalazła się pomiędzy tymi dwoma osobami. Jednakże jak przesuwam kamerę po scenie, to widzę, że względem sceny tło pozostaje nieruchome. Zresztą tak być powinno. Zatem, aby przesunąć sobie to tło, trzeba wykorzystać mapowanie i wprowadzić coś do tych danych wektorowych, które mam tutaj. Można to zrobić korzystając z czegoś takiego jak na przykład współrzędne generowane. To są dokładnie takie, jakie teraz miałem, ale te współrzędne generowane możemy teraz lekko zmienić. Dodam teraz coś takiego jak node o nazwie vector mapping. Mapowanie wektorowe. Jeżeli dodam ten node, on nie zmieni niczego w moim mapowaniu, ponieważ jest domyślnie ustawiony w taki sposób, aby nie wprowadzał zmian. Jednakże jeżeli teraz ruszę jakiekolwiek współrzędne, tutaj na przykład rotację, to spowoduje to obrót mojego tła. I w ten sposób mogę bardzo precyzyjnie sterować tym, jak to moje tło jest obrócone. Na przykład dam obrót na osi X minus 8 stopni, na osi Y zostawię bez zmian, a na osi Z dodam sobie obrót, no powiedzmy sobie o 24 stopnie, też na minus. Przepraszam. Teraz, jeżeli wezmę sobie jeszcze, poruszam troszeczkę współrzędnymi X, Y, Z, to mogę wymusić też odsunięcie mojego tła od sceny, ewentualnie jakieś tam jego dodatkowe obroty w pozostałych trzech osiach. I to jest coś, co mi całkowicie wystarcza. Jeżeli miałbym jakieś deformacje tutaj albo cokolwiek innego, to mogę jeszcze dodatkowo zrobić coś takiego jak na przykład skalowanie. A więc skalowanie w którejś z osi powoduje, że będę mógł skorygować pewne spłaszczenia i deformacje, które moja tekstura być może będzie miała. W ten sposób mogę precyzyjnie kontrolować to, w jaki sposób ustawione jest moje tło, no i dzięki temu uzyskać jakieś ciekawie wyglądające efekty na scenie. Ok, myślę, że to wystarczy na ten temat. Wspomniałem o tym mapowaniu tekstur i niebie, czy też tworzeniu jakiegoś obrazka HDR z tyłu, tylko z tej okazji, że mówimy sobie dzisiaj o materiale typu background, który tak naprawdę nie jest materiałem dla meszy czy też obiektów, ale jest materiałem dla tła, czyli dla nieba widocznego na naszej scenie. Ok, dziękuję bardzo za uwagę. W razie pytań proszę o komentarze. Do zobaczenia.